proszę Państwa, tradycyjnie wejście na stadion rozpoczniemy bramką. Pokażemy Państwu, jak to wygląda, jak się przechodzi, jak będą przechodzić kibice. No i się zablokowałem. W trakcie zwiedzania stadionu nie będziemy mieli dla Państwa żadnych po prostu tajemnic. Chcielibyśmy, żeby po 2 latach oczekiwań, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak wygląda to właśnie nasze długo oczekiwane dziecko, żebyście mogli Państwo wejść na bieżnię, żebyście mogli Państwo kopnąć sobie piłkę. Chcieliśmy zobaczyć tą inwestycję, tyle się mówiło o tym. No i chcieliśmy zobaczyć, a chłopaki przede wszystkim grają w piłkę, także jesteśmy zainteresowani, może kiedyś oni skorzystają z takiego fajnego obiektu. Chłopaki, jak wam się podoba blisko? Bardzo fajne i trawa jest taka fajna i taki pryskacz jest fajny. Mam 72 lata, bawię się fotografowaniem i to jest moja pasja. Obojętnie co, fotografuję, jeżdżę, krajobraz, architektura. Dowiedziałem się o tym, że można obfotografować stadion, a przede wszystkim zobaczyć go od wewnątrz, jeszcze przed użytkowaniem. Można zobaczyć to, czego w normalnym tym nie zobaczy. Nikt mnie nie puści do pompowni basenu, czy tam nawet na zaplecze. Miałem dzisiaj okazję przejść, zobaczyć śliczny ośrodek, zrobić mnóstwo zdjęć, a co z tego będzie, zobaczymy, jak wrócę do domu. No ja to jestem kibicem piłkarskim takim od niedawna. No i skorzystałam z tego dnia, bo w przyszłą sobotę będę pracować. No naprawdę jest wspaniale. No powiem szczerze, że nawet znajomi na Podkarpaciu, stąd 300 km, wiedzą o tym stadionie naszym i pytają się o otwarcie. Warto było czekać, bo w końcu mamy stadion z prawdziwego zdarzenia, a nie takie coś, co imitowało stadion. A przede wszystkim jest duże bezpieczeństwo, czyli będzie można naprawdę przyjść z małym dzieckiem. Nie no, basen jest rewelacyjny. Naprawdę w końcu mamy fajny obiekt sportowy w Puławach.